Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zaczynamy oczywiście od Dni Kościerzyny, których gwiazdami byli Zenek Martyniuk, Future Folk i Anna Wyszkoni. Impreza odbyła się w sobotę na Stadionie Miejskim przy ulicy Kamiennej. Dni Kościerzyny to rokrocznie największa impreza w naszym mieście. Jej organizatorem jest Kościerski Dom Kultury, którym kieruje Jan Dietrich. Mamy edycję, którą robię już 11 raz. Poszły przez Kościerzynę wielkie zespoły. Przypomnijmy Perfect, Bime, Jam, Wilki, Kombi, Lemon, Blue Cafe. Mnóstwo też solistów, jak Piasek, ale gdybyśmy chcieli tak ich wymieniać, to trochę krótki program. Ważne jest to, że nikomu się tutaj nic nigdy nie stało, a my jak co roku bawimy się coraz lepiej i coraz bardziej śpiewamy. Ja liczę, że wszyscy dzisiaj rykną oczy zielone. Bo właśnie na autora tego przeboju czekała większość zgromadzonych najbliżej sceny osób. Zenek Martyniuk nie bez powodu od lat nazywany jest królem disco polo. Na kogo Państwo czekają dzisiaj najbardziej? Na Zenka Martyniuka. Dlaczego to jest fajny artysta? Dlaczego Państwo go lubią? Ja lubię jego piosenki. A które najbardziej? Przez Twoje oczy zielone. A inni artyści również podobają się Państwu? Ania Wyszkoni też. Rozumiem, że szykuje się Pani na fajną imprezę. Oczywiście. Niektórzy fani przyjechali na koncert aż z Dublina właśnie po to, żeby zobaczyć Zenka Martyniuka. Z synem przyjechałam tutaj specjalnie. Tutaj syn i... Oskar Małolepszy. Jestem fanem wielkim Zenka Martyniuka. I cieszę się, że tutaj będzie koncertował. A czy pan już był na jego koncercie? Owszem, byłem w Irlandii na jego koncercie i było super. Jak się pani bawiła? Super, tak, dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jaki to jest artysta? No, wszechczasów? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Dlaczego to jest pana ulubiony wokalista? Bo zawsze powiem pani, że ja zawsze słuchałem Zenka Martyniuka od lat praktycznie 90. od powstania jego przebojów. I ja jestem bardzo wielkim jego fanem. I stąd rozumiem to zdjęcie i koszulka. Tak, otóż to. Liczy pan dzisiaj na autograf? Liczę na zdjęcie i liczę na autograf. Ogólnie bardzo lubię Zenka za to, jaki jest. W ogóle on jest bardzo fajny, jest przemiły. Widzę, że dla ludzi by zrobił bardzo wiele. Rozumiem, że dlatego to pierwsze miejsce tutaj udało się zająć. Cieszy się pani, że jest taka dobra pozycja dzisiaj? Tak, jestem dopiero pierwszy raz na jego występie, więc mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Udało nam się porozmawiać z królem disco tuż przed rozpoczęciem koncertu. Zenek Martyniuk był w doskonałym humorze, czuje się na Kaszubach świetnie, był tu niejednokrotnie i okazało się, że bardzo lubi słuchać kaszubskich piosenek. I po kaszubsku może potrafi pan coś powiedzieć? No, niestety nie. Chociaż jo. Jo. Co dzisiaj będziemy mogli usłyszeć? Największe hity oczywiście będą. Tak, oczywiście nasze największe przeboje, takie sprawdzone, przy których wiemy, że publiczność bawi się świetnie. Czyli na pewno Przez Twe Oczy Zielone, na pewno Przekorny Los, Kochana Wierzę w Miłość, Życie to są chwile, Dziewczyna z klubu disco, no zagram naszą najnowszą piosenkę, Zaczarowana Wyspa, troszkę wolniejsze takie klimaty. Na pewno coś letniego, reggae, klimaty, Czekam na Ciebie. Sunshine, reggae, lato wokół nas. Czyli podniesie się temperatura w Kościerzynie dzisiaj? Spróbujemy zrobić tak, żeby temperatura się podniosła, ale wiemy, że mamy tutaj dużo naszych fanów, także oni będą świetnie razem z nami bawić się i śpiewać. Trwa ta gorączka mundialowa, czy coś piłkarskiego też dzisiaj będzie? Nie wiem, czy będzie coś piłkarskiego, chociaż przygotowaliśmy właśnie taką piosenkę. Myśleliśmy, że nasza reprezentacja troszeczkę dojdzie troszeczkę wyżej, tak? I nagrałem taki utwór na melodię Przez Oczy Zielone. Przez emocje oszalałem. Nasza reprezentacja strzeliła kolejny gol. No tak, ale nie udało się. Chyba tego nie będziemy grali. Zagramy po prostu Przez Twe Oczy Zielone. I będzie pięknie. Tak, i będzie pięknie. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Uwaga! Przez te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom może dały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem.
Po koncercie piosenkarz długo rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Trzeba powiedzieć, że wiele osób było zdziwionych tym, że to właśnie Zenek Martyniuk był pierwszą gwiazdą, która wystąpiła podczas Dni Kościerzyny. Dotarły do nas skargi od mieszkańców, którzy zakładali, że zespół Akcent będzie główną gwiazdą i wystąpi później, przez co spóźnili się na koncert Króla Disco, a trudno powiedzieć, kiedy ponownie trafi się taka okazja w naszym mieście. Po Zenku Martyniuku wystąpił zespół Future Folk, czyli połączenie góralskiego folkloru z muzyką taneczną. Zapytaliśmy o to, jak górale z Zakopanego odnajdują się na Kaszubach. Bardzo dobrze, jak u siebie. Tylko, że u nas dzisiaj lało, tu na szczęście nie leje i chwała za to, że możemy w tak pięknej pogodzie tutaj zagrać. Jest nam niezmiernie miło, bo tak naprawdę północ Polski odwiedzamy w tym roku bardzo często i mamy nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. To jest na pewno taki zapracowany okres teraz dla panów. To są żniwa artystyczne i to każdy, kto jest artystą, kto wie mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi, to wie, że teraz my nie mamy wakacji, u nas wakacje dopiero w październiku, ale kochamy to robić, dlatego jesteśmy tutaj. No, to jest coś fantastycznego. Niejednokrotnie możemy zmienić właśnie takie piękne miejsce jak tutaj. Także my to też trochę traktujemy jak taki czasami odpoczynek. No, różnie bywa, bo to czasami bywa ciężko, jak trzeba dwa koncerty zagrać dziennie, ale dzisiaj gramy tutaj jeden i tyle towarzystwa, co jest z tyłu. Ja wiem, że to pan Zenek przyciągnął, ale mam nadzieję, że zostaną na nas i posłuchają nas też. Pan Zenek i zespół Akcent rozgrzali tę publiczność, a czego teraz możemy się spodziewać? No na pewno nie będzie wolniej. Będzie szybko, mocno i po góralsku. Muzyka taneczna, elektroniczna, zwał jak zwał, pomieszana z góralszczyzną. Damy czadu, no. Finałem Dni Kościerzyny 2018 był koncert Anny Wyszkoni, która wraz ze swoim zespołem stworzyła na scenie klimatyczne widowisko. Sobotnie Święto Miasta zaczęło się już rano nad Jeziorem Kaplicznym tradycyjnymi zawodami wędkarskimi, w których stawką był tytuł mistrza koła oraz puchar burmistrza. Do rywalizacji w dyscyplinie spławikowej stanęło 17 seniorów i 3 juniorów. Łowiono głównie płoć, trafiły się też 4 liny. Najlepszy zawodnik złowił 5,5 kg ryb. Sztuka ta udała się Danielowi Olszewskiemu, który tym samym wywalczył tytuł mistrza koła i puchar burmistrza miasta Kościerzyna. Drugie miejsce zajął Henryk Daft, a trzecie Bartłomiej Puzdrowski. Wśród juniorów najwięcej ryb złowił Jakub Socha, drugi wynik należał do Filipa Słomińskiego, a trzeci był Oskar Stankowski. Puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowali burmistrz Michał Majewski, Kościelski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polski Związek Wędkarski oraz sponsor prywatny. Wkrótce ruszyć mają wypłaty odszkodowań dla właścicieli lasów zniszczonych podczas zeszłorocznej nawałnicy. Jak wygląda procedura ubiegania się o te pieniądze?
Pierwszym krokiem do otrzymania odszkodowania jest zgłoszenie się do starostwa. Następnie właściciel musi uprzątnąć należący do niego obszar. Powiat wydał już około 560 decyzji na uprzątnięcie terenów, a w ostatnim miesiącu do starostwa wpłynęło 10 wniosków od właścicieli, którzy są gotowi do oględzin. Tych dokonują zakładane przez nadleśniczych komisje. Uporządkowany teren to nie tylko wywiezienie drewna, ale też sprzątnięcie gałęzi i konarów i wtedy dopiero nadleśniczowie mogą wejść na taki teren. Wydaliśmy komunikat proszący właścicieli, aby ten teren był naprawdę uporządkowany, bo tutaj chodzi o dokładny obmiar terenu, bo w ramach tego obmiaru będzie wydana decyzja o kwocie środków pieniężnych, które będą przekazane właścicielom prywatnym. Powiat zawarł z nadleśnictwami umowy, w ramach których nadleśniczowie zakładają komisje, mierzą tereny oraz wyceniają straty. Tak dzieje się w nadleśnictwach Kościerzyna i Lipusz. Mówimy tu o dużych terenach, bo prawie 1600 hektarów w dwóch nadleśnictwach i ta procedura trwa. Trwają prace nad podpisaniem umowy z nadleśnictwem Kartuzy. Tu chodzi o obszar około 1 hektara. Efektem oględzin kontrolnych jest protokół, który jest podstawą do sporządzenia umowy na wypłatę środków z funduszu leśnego. Wysokość odszkodowania zależy nie tylko od wielkości terenu, ale również wieku lasu. Do 20 lat to 4000 zł za hektar, do 40 5000 zł za hektar, a powyżej 40 lat 6000 zł za hektar. Pierwsze pieniądze mają zacząć spływać na konta właścicieli lasów prywatnych około września. Bezpłatna szkółka pływania działa nie tylko nad Jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi takie zajęcia również na kąpielisku w Dobrogoszczy. Pływać bezpiecznie każdy może, tylko trzeba się tego nauczyć. A gdzie? Na przykład w Dobrogoszczy. Tu do 27 lipca odbywać się będą bezpłatne lekcje prowadzone przez instruktorów kościerskiego WOPR. Ja zapraszam każdego bardzo serdecznie, nawet tych, którzy się bardzo boją wody i tych, którzy już coś potrafią, bo zawsze można doskonalić, więc warunki są świetne, woda jest ciepła, dno piaszczyste. Zapraszam. Zajęcia zaczęły się w poniedziałek, 16 lipca. W pierwszej lekcji wzięło udział ponad 20 osób i były to same dzieci. Myślę, że bardzo fajnie, natomiast jeżeli będą dorośli, będą osoby starsze, ja się też będę bardzo cieszyć, bo to jest zawsze miła współpraca. Zajęcia odbywają się w grupach podzielonych według umiejętności. Początkujący poznają podstawy i oswajają się z wodą, a ci, którzy pływać potrafią, nauczą się robić to jeszcze lepiej. Do zdobycia jest karta pływacka. Kurs odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 11. Zaprasza gmina Kościerzyna. Ogród to nie tylko zielony skrawek terenu. Odpowiednio zaprojektowany może oddziaływać na wszystkie zmysły i w ten sposób spełniać funkcję terapeutyczną i edukacyjną. Pierwszy w Kościerzynie ogród sensoryczny powstał właśnie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Brzechwy 5. Drzwi otwarte, szarfa przecięta, więc do ogrodu czas wejść. A nie jest to zwykła rekreacyjna działka z grządkami i przypadkową roślinnością. Tu każdy element ma znaczenie, tworząc strefy oddziałujące na konkretne zmysły. To jest takie miejsce, które ma pobudzać wszystkie zmysły bardziej, szczególnie te pozawzrokowe, bo to, co widzimy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i jest to pewien obraz. Ale mamy oczywiście zmysły dotyku, mamy zmysł zapachu i ten ogród ma nam oddziaływać właśnie na te pozawzrokowe, szczególnie mocno. Jest więc ścieżka sensoryczna, po której można się przejść lub dotykać jej dłońmi. Jest zakątek zapachowy, który budują rośliny bogate w olejki eteryczne jak lawenda oraz strefa smaku, w której można częstować się poziomkami. W kolejnych latach pojawią się też borówki, gruszki i jabłka. Duże zainteresowanie wzbudziła piaskownica, w której znaleźć można zasypane artefakty. Wszystko ma pobudzać zmysły, prowokować doznania i po prostu relaksować. Można grać, można wykopywać twarze. Leżeć sobie tam na materacach. Co jeszcze można robić w tym ogrodzie ciekawego? Można jeść poziomki, już zjadłem 4. Smaczne były? Tak.
Przyjść może tu każdy, mile widziane są nie tylko dzieci. Na razie ogród otwarty jest od poniedziałku do piątku. Ośrodek pracuje w zasadzie od poniedziałku do piątku przez cały dzień, bo do godziny 19 jest czynna świetlica. Zatem w tym czasie można korzystać z dobrodziejstwa tego ogrodu. Zastanawiamy się jeszcze nad formułą weekendową. Myślę, że nie będzie to ogród zamknięty. Tego bym oczekiwała. Musimy tylko sobie to odpowiednio zaplanować, żeby i w weekend można było tutaj korzystać. Do stworzenia tego miejsca wykorzystano środki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako rozwinięcie oferty dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej. Realizacja kosztowała niecałe 50 tysięcy złotych. Ogród ma być rozbudowywany i z biegiem czasu pojawiać się tu będą kolejne pobudzające zmysły elementy. Od 45 lat w trzecią sobotę i niedzielę lipca odbywa się Jarmark Wdzycki. To największa na Kaszubach letnia impreza folklorystyczna, która odbywa się w muzeum na wolnym powietrzu. Nic więc dziwnego, że we Wdzycach Kiszewskich pojawiły się tysiące gości. 22-hektarowy teren muzeum imienia Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzycach Kiszewskich zamienił się w wielki jarmark. Pogoda dopisała, a tłumy turystów były tu obecne nawet podczas najważniejszych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata. A była to okazja do zapoznania się z folklorem Kaszub i nie tylko. Każdy rok przynosi na jarmarku całe mnóstwo nowych atrakcji. W tym roku mogą Państwo posłuchać szczególnego koncertu muzyki dawnej, wykonywanej na staropolskich instrumentach, takich jak suka biłgorajska czy fidel płocka. Kobieca formacja folkowa Same Suki, wystąpi zespół folkowy Kurna Chata, wystąpią zespoły folklorystyczne, zespół pieśni i tańca Pomorze, zespół pieśni i tańca Kościerzynę, wystąpi kabaret, sąsiadki aparatki, a przede wszystkim znajdą Państwo mnóstwo nowych stoisk naprawdę z przecudownym rękodziełem. Takie znaleźć można było już przy samym wejściu na jarmark. Grzegorz Papiński, twórca ludowy i mistrz w zawodzie koszykarz-plecionkarz, prezentował efekty swojej misternej pracy, a dodatkowo można było podejrzeć, jak wygląda proces wyplatania przedmiotów z wikliny. To czasochłonne i wymagające cierpliwości zadanie. A jeżeli chodzi na przykład o takie fantazyjne siedzisko, jak to, które tutaj widzimy, to jak długo zajmuje? To też jest ciężko policzalne, już nie jedna osoba się to pyta. Tego fotela nie da się od razu, od ręki zrobić w całości. To jest to etapowo, począwszy od podstawowej konstrukcji, która musi troszeczkę zasnąć, zesztywnieć, dopiero później zostaje on obijany, owijany. Dlatego to jest ciężko policzyć jednego dnia. A czy te wyroby cieszą się popularnością? Widziałam, że już kilka osób tutaj podchodziło i płaciło. Znaczy wyroby wiklinowe jak najbardziej, no jednak to jest natura. Także niektórzy, ci co lubią naturę, to wiadomo, że kupią. I widzę, że nawet nakrycie głowy można upleść. Te nakrycia głowy akurat jest od znajomych, którzy się zajmują innym wyplataniem. To akurat jest dokładnie z trawy, z rogożyny. Jest lekka czapka na lato, przewiewna. Tylko polecać. Dokładnie. Niedaleko natrafiliśmy na ciekawy namiot, a konkretnie jurtę. W niej Kacper Łuj zapraszał do skosztowania tatarskich przysmaków. Jak widać, po pustych naczyniach cieszyły się one ogromną popularnością. Smażone placki z ciasta makaronowego, wypełnione smakowitymi, najczęściej mięsnymi farszami, to kulinarne dzieła prawdziwych Tatarów, a przepisy to pilnie strzeżona tajemnica. Wszystko z bardzo długim terminem ważności. No bo cóż, kiedy Tatarzy nas najeżdżali, musieli brać ze sobą jakieś jedzenie. Biorąc pod uwagę, ile to trzymałem w lodówce, a nawet czasem się zdarza, że na wierzchu, po prostu to tylko wysycha. Potem wystarczy woda, ewentualnie troszeczkę oliwy, podsmażyć, upiec z powrotem i jest naprawdę pyszne. No cóż, ale jak się Tatarowi w podróży, wiadomo, skończyło, no to zostało mu już tylko palenie i rabowanie tego, co tam znalazł. Ale panowie, rozumiem, są nastawieni pokojowo tutaj względem Wdzyc i Kaszub. Oczywiście, jak najbardziej. Choć jeżeli chodzi o płatności, dopuszczam trzecią możliwość. Biorę dziewoje. Na jarmarku spotykają się twórcy ludowi, rękodzielnicy, rzemieślnicy i artyści, aby pokazać swój warsztat pracy, umiejętności i wyroby. Często korzystają z muzealnych wnętrz jako tła do ekspozycji, gotowych warsztatów, ich wyposażenia i narzędzi do prezentacji pracy. Przez cały rok skansen z otwartymi rękoma przyjmuje również dzieci, szczególnie w chałupie z Osieka, w której działa wystawa stała Muzeum do Zabawy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.